Przemysław Gawin. Krystian Błank. A to kolejny odcinek na gorąco. No niestety po wyniku, którego chyba mało kto się dzisiaj spodziewał. 0-3 przegrywamy z Koniczanką, no i na pewno to nie tak miało być. No zdecydowanie. No właśnie porażki w takich meczach, w takich prestiżowych spotkaniach było najbardziej. Chyba każdy chciał, żeby Bytowia dzisiaj wygrała, żeby no to spotkanie zostało po stronie drutek z Bytowi, a nie po stronie Chojniczanki. No. No zwłaszcza, że nie mamy punktów, tak? One gdzieś tam uciekają co chwilę. No właśnie, to jest też największy problem, żeby po prostu zdobywamy punkty, ale jeżeli już to pojedynczo, po punkcie. Ostatnie spotkanie to były zaledwie po punkcie. 4 spotkania, 4 remisy. Dzisiaj przyszła porażka. No niestety właśnie w takim spotkaniu. No, trochę rozumiemy teraz ból, jakim przeżywali kibice Chojniczanki, kiedy właśnie oni przegrali aż 1-6 w Chojnicach 2 lata temu. Także no dzisiaj my przegrywamy 0-3. No jest to smutny wynik. No co tutaj dużo mówić. No szkoda tego spotkania, szkoda takiego meczu i takiego właśnie rezultatu, bo no chyba liczyliśmy na coś zdecydowanie lepszego, no a wyszło no niestety, że jak wyszło, że przegrywamy z Chojniczanką 0-3. No i wspominałeś dzisiaj też w relacji radiowej, że nie możemy wygrać w pierwszej lidze z Chojniczanką. No chciałem o tym powiedzieć. Na własnym stadionie od no już ostatnie zwycięstwo z Chojniczanką to było 5 lat temu, także no już bardzo, bardzo długi czas jeszcze w drugiej lidze, także to co najmniej rok jeszcze poczekamy niestety. No niestety, także no liczyliśmy, że na to, że to przełamanie przyjdzie dzisiaj. Niestety nie przyszło, no ale miejmy nadzieję, że w końcu przyjdzie, no bo seria nie może trwać nieskończoność. Mieliśmy w zeszłym sezonie taką serię też dosyć długą meczów bez zwycięstwa. W końcu ona została przełamana, ale zobaczymy, kiedy ta zostanie przełamana, bo w końcu musi. Każda seria się kiedyś kończy. No nie ma takiej serii, która by trwała w wieczność i nieskończoność. No w końcu to się musi stać, że zdobędziemy 3 punkty. No wszystko zaczęło się bardzo niedobrze, bo już w trzeciej minucie no wielbłąd chyba wszystkich zawodników, bo Łukasz Rubel przepuszcza piłkę. W wywiadzie jakoś tak chyba sam nie jest pewien, czy dobrze zrobił, czy nie, czy jak to wyglądało. Mówi, że no chyba trzeba to zobaczyć na wideo, no ale to była taka kuriozalna sytuacja, tak? Rubel przepuszcza, witam wybiega, tam go uprzedza bąk. Jeszcze wydaje się, że tam ktoś może jeszcze wybić tę piłkę, tak się też nie dzieje. Trafia Ryczkowski, no seria błędów i nie dziwię się trenerowi Sawskiemu, że no mówił na konferencji, że no myślę, że o tym już nie trzeba będzie mówić się zawodnikom, że nie trzeba będzie nad tym pracować, a tu jednak widocznie ta praca będzie musiała być i to nie tylko nad tym. No właśnie, z czego ona wynika? To jest zastanawiające. Z czego wynikają takie błędy w defensywie? Takie... No i jak je naprawić, prawda? Bo chyba trudno to jakoś tak naprawdę, działać na to. My się nad tym zastanawiamy, nad tymi błędami w defensywie już nie w pierwszym na gorąco, już od kilku tygodni tak naprawdę mamy ten problem z błędami z tyłu, z jakimś rozkojarzeniem się. No dzisiaj na konferencji prasowej ten Starski przypomniał mecz z Legią Warszawa, kiedy też był w podobnej sytuacji, podobny błąd gdzieś, błąd indywidualny w defensywie. Oddanie daleka piłki, piłka, prawda? Tak, oddanie piłki do bramkarza, no i bramka dla Legii w tamtym spotkaniu. Dzisiaj podobna sytuacja, bramka dla Chojniczanki. To się skończyło o tyle gorzej, że to była już druga czy trzecia minuta tego spotkania, także to myślę, że to też trochę ustawiło to spotkanie, że ciekawe jak to by się potoczyło, gdyby ta bramka tak szybko nie padła, bo tak szybko stracone bramki, no to zazwyczaj powodują to, no to, że dosyć trudno się gra, no bo jeżeli wychodzisz na spotkanie, jesteś zmobilizowany i grasz z takim nastawieniem wychodzisz, że chcesz wygrać to spotkanie, a tracisz bramkę no, już w trzeciej minucie, no to na pewno trochę poci na skrzydła, no. I trudno jest potem wrócić na optymalne tory. No by to mi się to w pewien sposób udało, no bo przez dosyć dużą część drugiej części, pierwszej części spotkania grali dobrze, naprawdę dobrze. Ja powiem szczerze, że byłem bardzo zadowolony z tego, jak prezentowaliśmy się po straceniu bramki. Moim zdaniem zagraliśmy bardzo dobrą połowę, o ile nie jedną z najlepszych może w tym sezonie, z połów, poza tym oczywiście golem straconym. No tak, jeżeli chodzi na przykład, jeżeli miałbym oceniać pierwszą połowę przez pryzmat 40 minut tego spotkania, no to można było powiedzieć, żeby to była zdecydowanie zupełnie lepszym, a Chojniczanka cofnęła się tak do defensywy, że no nic właściwie w ofensywie nie działała, no ale to też chyba wynikało z tego, że no mieli tę bramkę i chcieli tego bronić za wszelką cenę. Chyba troszeczkę zbyt wcześnie właściwie chcieli to robić, bo już gdzieś tam pierwsze minuty spotkania to nie jest najlepszy czas chyba, żeby bronić wyniku. Bytowia to potrafiła prawie wykorzystać. Prawie udało się zdobyć tak zbytowi bramkę. Czasami brakowało bardzo, bardzo niewiele. No, Sebastian Kamiński miał sytuację, kiedy mógł zdobyć bramkę. Janusz Surdykowski też próbował. Naprawdę niewiele brakowało w tej pierwszej połowie, aby zdobyć bramkę. No ale moim zdaniem Drutek Zbytowia w pierwszej połowie była zespołem mlecznym po prostu od Chojniczanki. No ale Chojniczanka miała
to, co najważniejsze, miała bramkę w sieci, no i to zadecydowało o tym, że... No, że prowadziła po pierwszej połowie. No i w drugiej połowie miała też skuteczność, bo jeśli popatrzymy na takie inne ciekawe statystyki, suche można powiedzieć, to trzy bramki Chojniczanki, ale ile ona dała strzałów na bramkę celnych? 4? Może 5, tak? No a jeszcze też popatrzymy na rzuty rożne, my 10, Chojniczanka 0. Nic z tego tak naprawdę nie wynikało, no i to chyba jest największa bolączka, moim zdaniem nie defensywa. Teraz, w tej chwili, bo oczywiście tak było na odwrót, bo te proporcje się zmieniały, tak? Raz mówiliśmy, że okej, fajnie w ofensywie, ale głupio w defensywie. No dzisiaj i tego zabrakło, ale no przede wszystkim tych goli, no bo to już jest trzeci mecz bez bramki. Tam jakieś jeszcze minuty były chyba w tym meczu przed tymi trzema spotkaniami, więc no to jest już taka seria, która no, no już jest bardzo zła. Jeśli zespół nie zdobywa bramek, no to trudno chyba wygrywać, prawda? Bo to bez tego to raczej trudno. Dokładnie. No bez zdobywania bramek nie da się wygrywać spotkań. No to jest podstawowa zasada w piłce nożnej, że jeżeli zdobywasz bramki, no to wygrywasz. Im więcej zdobędziesz od przeciwnika, tym wygrasz mecz. My nie zdobywamy jak na razie już od kilku spotkań, już od trzech spotkań żadnej bramki, także to trzeba by było nad tym zdecydowanie popracować, bo tak jak z początku sezonu nie mieliśmy tego problemu. Zdobywaliśmy bramki z seriami, można powiedzieć, mimo że tam czasami się nie udawało wygrywać niektórych spotkań, ale bramki były. Tutaj i teraz nie ma bramek. To jest dosyć problematyczna sprawa i bardzo też trudna do rozwiązania. No, brakuje alternatywy też dla Janusza Surdzieszowskiego. Chciałem porozmawiać o tym, czy to ławka rezerwowych nie jest zbyt krótka, jeśli chodzi o jakość? Zawodnicy jakościowi są na ławce rezerwowych, natomiast nie ma takiego nominalnego po prostu napastnika. Tego najbardziej brakuje, bo zawodnicy, pomocników jest dużo, jest zawodników dużo rozgrywających, ale no nie ma tego, kto by tak sobie wykańczał. Nie ma tam zawodnika, który... Rozumiem, wśród rezerwowych, bo tak normalnie jest Surdykowski. No tak, no ale no, nie można grać, nie można wygrywać. Wiesz, że na niego liczyć, no tak? Tak, no to już jest czwarty sezon, a tak naprawdę cały czas jest Janusz Surdykowski. No i nikt więcej. No, a jak go nie ma, to bywa kiepsko. Byli różni napastnicy, ale żaden się nawet nie równał się do poziomu Surdykowskiego. Być może Hirsch w drugiej lidze. Ale no od czasu pierwszej ligi no to trudno znaleźć kogoś, kto zastąpił Janusza Surdykowskiego. Nawet teraz jest Orlando, który nawet go nie ma na ławce ostatnimi czasy. A kiedy się pojawiał na boisku, no to też dawał niewiele. No a poza Orlando no to nie ma żadnej alternatywy tak naprawdę. No, Hebel w ataku, no to też nie prezentuje się najlepiej. To też sam styl gry. To trzeba szukać chyba podobnego napastnika do Janusza Surdykowskiego, moim zdaniem. Tylko jak go znaleźć też, nie? Pytanie. No właśnie, bo to jest trudne do znalezienia taki zawodnik. No, ale trudno to tak zastąpić Janusza 1-1, prawda? No właśnie. Ale wiadomo, ale jednak, że ta alternatywa musi być, tak? Bo chociaż Alan Ploy, no to był jednak taki zawodnik, który w zeszłym sezonie, no może jakoś tam wybitnie nie grał, ale jakimś taką typową dziewiątką był. Ale w zeszłym sezonie było jednak więcej alternatyw, jeżeli chodzi o atak. Więcej było tej możliwości wymiany, jeżeli chodzi o te ofensywy, jeżeli chodzi o sam atak. No nawet Klichowicz mógł wtedy grać w ataku, jeżeli już by nie było. Bąk mógł grać w ataku, Jakub Bąk, który też dzisiaj zresztą grał w tym spotkaniu w barwach Chojniczanki już teraz. Także no była jakaś tam alternatywa. Teraz no tego trochę brakuje tak naprawdę, no bo jest Surdykowski i długo nic. I nad tym trzeba na pewno popracować. Myślę, że to jest główny powód, dla którego my nie zdobywamy bramek, bo zawodników ze środka pola, z pomocy mamy naprawdę fajnych takich kreatorów, jest kilku, którzy mogliby naprawdę te drutek zbytowie pociągnąć w pomocy i gdzieś partnerów z drużyny obsłużyć dobrym podaniem, ale brakuje kogoś, kto by to wykańczał i to jest największa bolączka na ten moment, moim zdaniem, drutek zbytowi. Teraz jedziemy do Olsztyna. No to ten tydzień na pewno będzie takim czasem regeneracji, aby ten mecz no, gdzieś sobie z głów wybić, bo tutaj naprawdę cokolwiek pozytywnego, oprócz tej pierwszej połowy, trudno powiedzieć, brakuje tej skuteczności i miejmy nadzieję, że się nie powtórzy ta historia sprzed roku, bo ja nie wiem, czy pamiętasz, też jechaliśmy do Olsztyna troszeczkę wcześniej, ale rok temu i jechaliśmy w kryzysie i tam Łukasz Wróbel dał nam prowadzenie po golu z karnego, ale potem zagraliśmy jeden z najgorszych spotkań chyba nawet za trenera Tomasza Kawarskiego, a co potem było, to wiemy. To jest taki czas, w którym na pewno trzeba się zastanowić, co zrobić i myślę, że tutaj na pewno trzeba dużo popracować i w tych dwóch meczach pokazać, że my jednak piłkę potrafimy grać, bo to
widać nawet po pierwszej połowie. Ja myślę, że to nie jest zespół z przypadku, który na pewno nie ma takiego potencjału, aby... No, ten zespół pokazywał chociażby na początku tego sezonu, że naprawdę potrafi grać piłkę, no to Bydowia grała bardzo ładne mecze, bardzo ładne akcje potrafiła konstruować akcje, które były rozgrywane przez kilkadziesiąt sekund, tak to myślę, że ten zespół przez te kilka tygodni tego nie zapomniał, na pewno gdzieś to w nim tkwi, ale trzeba to jakoś znowu obudzić, uruchomić. Taki zespół jak nasz chyba nie może sobie pozwolić na to, aby no, nie wygrywać przez 8 spotkań. Łukasz Rurl mi się zapytał, a jaki nasz jest ten zespół, to jemu odpowiedziałem, że na pewno jego potencjał nie sięga tego, aby remisować i przegrywać przez 2 miesiące i no tutaj Łukasz się zgodził, no bo tak być nie powinno i oby to się zmieniło w tych dwóch ostatnich spotkaniach, no bo zobaczymy, czy uda nam się zrobić ten progres po całej rundzie jesiennej, tak? Dwa ostatnie sezony, 24 punkty. Ten Tomasz Kafarski, w tej chwili mamy 20, tak? Chyba. Tak, 20. Także no 4 punkty musi co najmniej zdobyć. Co najmniej zwycięstwo i remis. Tak, trener Stawski, aby tutaj wyrównać ten wynik Tomasza Kafarskiego. No jak to będzie, zobaczymy. My zapraszamy Państwa do Olsztyna poprzez relację radiową, bo tam będziemy w piątek o 18:00. Wtedy mówimy do usłyszenia, ale także do zobaczenia w kolejnym odcinku Na Gorąco. Krystian Błank oraz Przemysław Gawin.